Ta lekcja strasznie się dłuży. W końcu przerwa. Od tego testu mam ochotę na jedno. Dobrze myślicie. Ulubiona guma do rzucia. Tak ładnie pachnie. Tylko nie hałasuj. Powoli. Już widzę pazłotko. Jeszcze troszkę. Nie! Poproszę. Daj jedną. Tego właśnie się bałam. Proszę, zadowoleni? Nic mi nie zostało. Muszę sobie kupić nową. Ale mam inny pomysł. Zdejmijcie górną część markera. Wyciągnijcie wkład i włóżcie ulubioną gumę. Proste, ale genialne. Teraz nikt się niczego nie domyśli. Widzicie? Jak mysz pod miotłą. Ja tu nic nie mam. Fajna lekcja, prawda? Dwójka na lewą stronę. 14? Potrzebuję cukru. Tak, 14. A może 15? Matematyka mnie przerasta. Jeszcze odrobinę cukru. Myśl, Sofia, myśl. Co? Ble, nie jestem kozą. Musi być jakiś sposób, żeby to zjeść. W sumie? Tak, teraz główka pracuje. Weźcie kwaśny pasek i wsuńcie do dziurkacza. Proszę. Teraz, gdy macie otwór, przewleczcie przez niego włóczkę i zwiążcie. I macie kwaśną zakładkę. Teraz będę więcej czytać. To będzie mój dzień. Cześć, kwaśniutka. Skąd to wzięłaś? Nie mogłam już dłużej czekać. Jak najbardziej uważamy. Dał się nabrać. Chyba zacznę je sprzedawać. Taka luźna myśl. Sztuka jest piękna, choć czasem brzydka i dziwna. Czy nie? Co to? Patrz na mnie, też tak potrafię. Ale groteska. No wiecie co? Myślicie, że jesteście takie super? A, ten obraz się rusza. Zaraz wam dam nauczkę. Wow, co my tu robimy? Ale jesteśmy kolorowe? Nie wiedziałam, że obrazy tak potrafią. Wiesz co? Podoba mi się tu. Wow, mi też, jest super. Hej, proszę o uwagę. Witam w świecie sztuki. Sprawdzimy wasze umiejętności. Na początek malowanie. O, ekstra. Jesteśmy gotowe. Pora na pierwsze wyzwanie. Litera B. O tak, łatwizna. Bułka z masłem. Ale im szczęki opadną. Hej, co ona tam robi? Rysuje jakieś kreski? Miała być litera B. Na pewno wygram to wyzwanie. Gotowe! Idealna! Patrz, Madison. Piękna, prawda? Tak, całkiem ładna. Ech, ale tu się kurzy. A psik! Moje dzieło! Poleciało gdzieś! Tylko gdzie? I dlaczego jeszcze nie wróciło? Ała! O, tu jest! Fuj, ohyda! Wygląda paskudnie! Eni, co to za rysunek? Tragedia! Spójrzmy na dzieło Madison.
bardzo ładne. 6. Pokażesz mi, jak to zrobiłaś? Pewnie. Zacznij od kreski z lewej i dorysuj 8 mniejszych. Połącz je w kwadraty. Te z prawej pod ukosem. Jeszcze kilka kresek w tym miejscu i łączymy wszystkie linie. Dodajemy kreski na górze, na dole i wewnątrz. Na koniec cieniujemy. I rozcieramy bagietką. Wszędzie, gdzie jest cieniowanie. Wygląda fajnie, co? I do tego takie proste. Pora na ostatnie wyzwanie. Tada! Królik! O, króliczki są słodkie! Najlepsza runda! Zaczynajmy! Kic, kic, kic! Mój będzie najładniejszy! Kółko tutaj i dwójeczka w tym miejscu. Kreska z prawej i rysujemy uszy. Jeszcze źrenice i rzęsy. Słodki nosek i słodki pyszczek. Ale uroczy! Teraz ciało. Ogonek i łapka. Króliczki muszą coś jeść. Dam ci ogromną marchewkę. Ale jest szczęśliwy. Jak narysować królika? O, już wiem! Co? Niech to złamał się. Dobrze, że mam drugi. Ten też się złamał. Nie wierzę. Ale się wkurzyłam. Dobra, spokojnie. Weź większy kaliber. Ten na pewno się nie złamie. Pora narysować króliczka. Wiedziałam, że to dobry pomysł. Koniec czasu. Pokażcie rysunki. No nie, przecież jeszcze nie skończyłam. Dobrze. Ani, Madison, co narysowałyście? Madison, wspaniale! Ani, co to ma być, królik? Wow! Ała! Moja głowa! Szybka karma! Etam, przynajmniej króliczkowi nic się nie stało. No przez tę całą naukę zgłodniałaś, co, Mia? Ten lunch jest boski. Czekoladki, idealnie. No nie, to była ostatnia, ale lipa. Nic tak nie uszczęśliwia dziewczyny jak marchewki. Jejku, banan z 2015 roku? Ile to ma lat? Na pewno nie włożę tego do ust. Chwila, mam genialny pomysł. Wepchnę te marchewki do pustego opakowania po czekoladkach. O, nie zapomnij o bananie. Zamknij całość i zaczekaj na łosia, który łyknie przynętę. Ciekawe, kim będzie dzisiejszy łoś. O, hej Vicky, co tam? Okej, sprawdźmy, co mam dzisiaj na śniadanie. Pewnie sushi albo tortille. Jabłko i kanapkę? Wyśmienicie. Hej Mia, co powiesz na drobną zamianę dzisiaj? Spoko, niech będzie. Ten stary banan niczym nie przypomina czekoladek. A to co? Marchewki? Dobra, Mia. Jak mogłaś mi to zrobić? Okej, oddawaj kanapkę. Nie? Ale to moje. Ale ja mam 2 egzaminy w tym tygodniu, a to najlepsza rzecz, jaka mnie czeka do tego czasu. Tak, mam ją. Chyba sobie żartujesz. Umieram tu z głodu. Ostatni raz jadłam śniadanie z Miją. Nigdy więcej. Odegram się na tej cizi, choćby to była ostatnia rzecz, jaką zrobię. Zdarzyło ci się kiedyś siedzieć na lekcji i myśleć tylko o pilnej potrzebie pójścia do toalety? Przepraszam, czy mogę wejść do łazienki? O, wiesz, jak upiększyć autoportret Amy? Wielkim zielonym wąsem, oczywiście. Pewnie ten prank jest śmieszny, ale może by tak pójść o krok dalej. Weź pojemnik na długopisy i wysyp jego zawartość. Teraz za pomocą gumki przytwierdź pędzel do kubeczka. No dalej, włóż go do pojemnika. Umieść wszystkie ołówki, pędzle i długopisy dookoła kubeczka. Upewnij się, że są one równomiernie rozmieszczone, a kubeczek z wodą w środku zupełnie niewidoczny. To teraz czas na prankowe show. O nie! Moje dzieło jest zniszczone! Nadzieja umiera ostatnio. Artysta sobie nie poradzi?
Zobaczymy, może długopisem? Zaraz, gdzie jest ten pędzel, którego używałam? Chodzi ci o ten, tak? I powódź. Wygląda na to, że rzeka farby zrujnowała twoje dzieło, Amy. Nie wierzę. Moje nowe jeansy. Mia, zemszczę się, zobaczysz. Musisz przyznać, że to było całkiem śmieszne.